Gdzie przyjechałem kolejny raz na ryby. W samym miejscu co ostatnio, tylko ostatnio nie nagrywałem. Udało mi się złowić kilka małych karpi. Karpia 3,5 kg, który jest moją życiówką. Jako zanętę użyję pelet pikantny salami z Profesa. Namoczyłem go. Teraz poczekam, aż trochę wsiąknie wodę. W tym czasie rozłożę wędki. Na włos założę czerwonego robaka. Takie samo jak ostatnio, bo na początku ostatnio łowiłem na pelet amurowy, ale nie chciałem brać, więc założyłem robaka i po chwili już były pierwsze brania. Złowiłem kilka karasi i trzy chyba kroczki i jakieś takie trzy karpie po 1,5 kg. No i tego 3,5-kilowego. Teraz tylko wystarczy wycisnąć i gotowy zestaw. Już obydwie wędki mam zarzucone. Prawa wędka trochę tam dalej, bardziej na środek jeziora. Lewa, tak około 5 metrów od brzegu. I teraz czekam na jakieś branie. Minut od wyrzucenia zestawu. Miałem przed chwilą kolejne branie. Akurat nagrywam brania, ale ktoś do mnie zadzwonił i sekundy po odebraniu właśnie było branie. Zacinałem, bo tylko takie lekkie pociągnięcie. I kolejny karaś. Trochę większy od tamtego. Sprawię wędki tym razem. I taki karaś. Faktycznie trochę większy od tych poprzednich dwóch. Dwie, tak jak mówiłem, dwie wędki mam poza wodą już. Твои татуировки не дают мне покоя, твои ладони.
тебя примерить, иди ко мне. Малютки, караш. Ну, в сумме, такие, как там, друг, шаги. Chyba to karaś nie wie, bo dosyć dobrze walczył. Tym razem siedzi. Kolejny karaś. I taki karaś. Z tego samego miejsca co poprzedni. Bardzo głęboko połknął haczyk i musiałem szybcami go odhaczyć. Jestem już jakieś 2 godziny. Mam na razie 6 karasi. Jeden się jeszcze spiął. Prawdopodobnie holowałem jeszcze karpia, który też się spiął. Jeszcze kilka brań miałem zaciętych. No, na razie ładnie biorą. Mały karpik na pelet amurowy. Wypuszczam karpik. Mniej więcej chyba tej wielkości co pierwszówka moja. Bardzo dobrze walczy. Może być nowa życiówka. Na razie najpierw trzeba wyjąć z wody. No, mniejszy. Karp ma
dzisiaj karpik. Jak chciałem przerzucić, to okazało się, że był zacięty już. Wypuszczam go do wody. Jest kolejny karaś, też na czerwonego robaka. Czas temu przerzuciłem prawą wędkę w tą zatokę. Tam mniej więcej na środek jej. I ten duży karp i trzy karasie chyba właśnie stamtąd wzięły. No a na lewej wędce na razie cisza. Tutaj założyłem parę truskawka 8 metrów. Jak na razie nie biorę. Jest kolejny karaś. Chyba już 10 albo 11, już nawet nie wiem. Ma zdeformowany pysk. Albo po prostu był już kuty kiedyś. Inne deszczowe chmury pojawiły. Już wcześniej, tak z godzinę temu albo dwie były. Ale nas deszcz przeszedł obok, ale tym razem chyba będzie padać, bo wiatr właśnie wieje z tamtego kierunku, więc już się powoli pakuje. Złowiłem jakieś 10 karasi, już nie pamiętam, i dwa małe karpiki, jednego karpika, takiego 2 kg i 600 gram. Już chyba będę się pakował. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak się pakowałem, to jeszcze jeden karaś.